No Macej tam, bo się spóźnimy, już dzwonili. No. Jedynie z tymi papami kreślili światło. Idź już cicho, bo sąsiady nie słyszą, dawno stanęła. Pieronie, do kościoła już dzwonią, czas się zbierać, stowej, stowej. Każdy zaś był w tej nocy, kurde, z Albertem u Petra. Ja nawet nie wiem, o której żeś przyszedł, teraz ci się spać, stowej, bo trzeba iść, zbieraj się. Godą ci stowej. Ty, Pierunie, no jakżeś ty się oblik? Zielone galoty do kościoła, Pierunie. Wyglądasz kobieta ta gorolka. Co, mnie się w tych galotach bardzo fajnie chodzi. Żółte fuzekle się jeszcze weź, różowy binder. Ty, a przede wszystkim się idź pomóc włosy i ulizę się, przecież o tak z tobą nie pójdę do tego kościoła. Doprowadźcie mi do porządku. Jak normalny chobosz wyglądać. Bez tydzień my parowali. Truśka, truś. W sobota plac zamiatali. Ty, Emil, przynieś mi taszkę na stole, żeby zapomniałeś. Nareszcie przyszła niedziela odpoczynku, czas wesela. Czekaj, jeszcze się począł. Bezpołudnie jak co tydzień niedzielny obiad zaś wydzie. Rolady się już zwijają, nudle w gazu bulgotają. Dzień pogodny się obudził, dzisiaj święto wszystkich ludzi. Pójdymy se do kościoła, ksiądz już czeka, dzwon nas woła. O południu zaś kultura, telewizor zmierzło uma. Może by zuch bez grzyku, albo mądre koki krzyku. Dzień pogodny się obudził, dzisiaj święto wszystkich ludzi. Pójdymy se do kościoła, ksiądz już czeka z
On nas woła. Pójdymy se do kościoła. Ciąg już szekot, on nas woła. Dzień pogodny się budzi. Dzisiaj święto wszystkich ludzi. Na cygarety mów. Po co ci cygaretę do kościoła? Godzina nie wytrzymiesz. Idziesz to już, bo się spóźnimy. I daj na auto po zamku. Słuchaj. No, aś ty, te 5 złotych zostało w tej zielonej galota. No bo ty się zawsze zapominasz, godą ci, czekaj, ci do mąż. Ja, słuchaj, ja się idę tam jeszcze zakurzyć. Ty, ale żebyś zdążył, bo za 5 minut się zaczyna. Co jest? Nic. No gorzej, bo widział, że coś No powiem. Nic! No kurde, gorzej coś znowu. No niech pierun strzeli tego, co pluje jak 5 złotych. Słuchaj, powiedz mi, jak się po ludzku krasnoludek nazywa. Nie wiem. Lili Putin.
ale to maluła. O, witam panu, w czym chata bogata. Ja, tym ludzie żigają. Dawaj sam po piwie. Mojego piwa jeszcze żody nie żigą. No może nie żigą, ale miał durkwal. Jak masz durkwal, to siedź w domu na haszlu, a nie w moim barze. Przestań się bawić, zaś jak małe dzieci. Co niedziela to samo, ciś tam za bar, pierunie. Coś tego, dobyj tam Polacy. Trzy piwa, nie wiem, tak jest. Trzy piwa. A jak już dolewasz wody, to dolewaj przygotowany. Coraz nie będzie goniło. Co? 12 piw, żeś wyżar, co ci jeden jeleń stawią. Co cię to obchodzi? Był mi dłużny 12 piw, to oroz postawił, to chpił. No, patrz tam, lonio piwa. Ty mi tu nie pieprze, to jest mojego piwa. No jak nie swojego, a sprzeduję tu w to inne piwo. Dobra, kończ się, Rahaja. I nie chcę, żebyś mnie dzisiaj obsługiwał. Dobra, smol to, pójdź do ta frela mnie ma obsługiwać. Siadomy. Nie ma mowy. Ja wiem, że zaś ją będzie szczypał i zaś ci się to będzie podobało. Opie, ale powiem, bo mierznie się na tej pędzyli, wiesz? Nie ma to, jak w robocie było. Tyś tam się najwięcej narobił. Na tej feli leżą. Opie, nie tak to jest do końca, opie. A wielak się u dyrektora na dywaniku, opie, uszy mi tak więdły. Ale to jest za darmo nie miał. Opie, ale to co, nie dostaliście ni roz po halbie? Nie dostaliście? Ja. A z wami się nie naożyrał, co? A wielak miał ostudy, chce ściana obstawić, a tu wszystko skacowane, albo w ogóle po urlop dzwonił. No, zapomniałś. To nie było za darmo, nie. Ja, my to wszystko pamiętamy, bez to tu teraz siedzisz z nami. Inne szajgry, co? Nie mają dostępu do robotnika, a ty spokojnie między nami se siedzisz, piwo pijesz, żaden ci jeszcze mordy nie skuł. Toż powiedz jedno mi, jak to było z tym urzędem górniczym? To już było za nowego dyrektora. Hopie, to wtedy, teraz no to jest wesoło, wiesz, ale wtedy... Pełne galoty strachu wszyscy. Zresztą dobrze wiecie, chłopi, że jak urząd miał przyjechać od dyrektora do robotnika na dole, wszyscy trzęśli galotami. Ha, pamiętam. Wtedy mieli wszyscy lichtik pełne galoty strachu. Byś wiedział, jakby była trowa na dole, to by ją wszyscy malowali na zielono. Oj, czasy. Ha, ginał choćby w wojsku ta trowa malować. Słuchaj, kiedyś wyjeżdżą na bierch, przychodza do cechowni, telefon od dyrektora. Dajcie mi Alberta Kowalskiego. Tak, proszę. Jest tam blisko Albert. Dajcie mi nogą. Albert, telefon! Tu wieś. Ja? Tu. Nie przedstawił się. Albert Kowalski. Dyrektor. Tak jest, panie dyrektorze. Albercie, jutro masz gościa na oddziale. Tak, jutro. Urząd Górniczy. Tak jest, tak, wszystko gro. Przygotuj oddział na Białodrogi, Wągiel Czorny. Tak jest, panie, tak. I wszystko szczęśliwie ma być. Tak, do widzenia. Jutro urząd. Chopie, leżymy. Jutro mamy kontrola z urzędu. Skąd wiesz? No, dostał telefon od dyrektora. Trzeba coś, chopie, wymyśleć. Weź no, hopo, w poru i przyjdźcie do naszej knajpy, pogodumy coś. Na urząd nie ma lekarstwa. Jest, przy piwku coś wymyślić. Nie ma lekarstwa, ja po tobie, kurde. Plan. Weź, kurde, hopo, w tych młodych, nowych, z kogo jutro w knajpie. Nie jutro, dzisiaj po południu. No, załatw to. Jolece, no na wiele, ja nie wiem, 5, 6 po południu. No o 6, dobra. No. Dobra.
Co chłopcy, pojedliście? Nie idziecie do ustępu ani na wieczór dzisiaj, ani rano. Przyjmiemy aż do zjazdu. I ty temu młodemu godosz, żeby nawalił pod wentylatorem na przekopie. Dobra. Ty mieszkaj można walić. Górę na ładownię, to za wozami zaraz. Za wozami, no dojdę. Ale zawsze pod wiatrem. Tak. Żeby tak, wiatr na pochylnie na ciągu. No. My mamy już swoje miejsca wyznaczone. A my się pochylnią zajmiemy. Tak. A ten drugi to na podścianowy. No. To jak już przyjdzie nasro i górne wszystko. Dobre. I musimy jakoś z tego ogrodu rynku wyjść. Ale pan wymyślił. Urząd stoicie przeważnie za pierwsze do przodka, jak przyjadą, bo to mają najbliżej, nie? No wezmę te gówno, pierwsza do wentylatora. No wyciewoniać. Ale ludzi możemy uprzedzić, żeby żony nic nie czuł. No oczywiście, tak. Żony nic nie czuł, no. Popamiętaj. Chłopie, chcecie jeszcze coś zjeść? Nie. Nie, my się wezmiemy, nie? Kurde, ja już mam dość. Pani kelner, wodzie sam repeta! Dajcie jeszcze! Kurde, to ma krochowa, wiesz? Ale biela to idzie zjeść, chłopie, nawet jak jest dobro. Ale do sprawy się trzeba poświęcić.
Wpierdałeś do się dupą. Kurde, ale śmierdzi. Jak to się bardziało, to będzie gry. Macie wy pojęcie, jak my się mordowali? Całą noc, całe rano trzymać chłopie w tym anszapcie, żeby o oznaczonej godzinie się iść wysmolić. Powiedzcie mi, co to tak u was śmierdzi tutaj? Inspektorze, powiem wam, ja sam jakoś nic nie czuję, żeby sam coś śmierdziało. To się obejrzymy. Nie mam oczy. A szczęść Boże, Sztygarze! Szczęść Boże, kierowniku! Szczęść Boże, szczęść Boże! Przedstawiam inspektorowi Sztygara oddziałowego Alberta, szczęść który Boże. Prowadzi ten szczęść oddział. Szczęść Boże, panie inspektorze, jak wszystko okej? Okej, mocie, ale co wam tak śmierdzi tutaj na tym oddziele? Śmierdzi tu? Nic, a czym? No śmierdzi oby we chlewie! Gównami wam śmierdzi! A może się ktoś ze strachu przed wami posrał? No, wiecie jak to przed inspekcją, nie? Ale to nic, szczęść Boże, lecz sam musza dojrzeć roboty. Szczęść Boże. Szczęść Boże. A szczęść Boże, szczęść Boże. Co wy tu robicie? No, pucuję napęd. A teraz chcę sobie coś zjeść normalnie. W takim smrodzie wam to smakuje jeść? Tu, w smrodzie? Ja nic nie czuję. A z tym co mury ma? Kierowniku, weź... Śmierdzi tu co? Ale... Szczęść Boże. Tej lutni, to jeszcze od tego webunia tydzień te gówno śmierdziało. No i poskutkowało, chłopie. My mieli z urzędem, chłopie, na długi czas spokój. A wiecie, trafiłem wczoraj Engla Buchholca.
Przyjechał z Niemiec siostra nawiedzić. Kiedyś robił, pamiętasz, w Maszynfachu, potem go zwolnili. A to ich tam było więcej wtedy, co ich zwolnili. Z prądem coś tam popieprzyli i hopie lecieli, poru ich tam leciało wtedy. Dobrze to pamiętam. Jak nie wiecie, to nie fanzolcie. Ja bym mogła o tym było sprawiać. Ty rzek wtedy nachytał. No to siadajcie tu kurą ku stoliku. Nie będziemy tym szybszy dwóch oltorza odprawiać. No dawaj, dawaj, spomóżcie sam. Jak tak widzicie, ekumenizm to szału nie. No tak dobrze, Gorka, to pójdź sam porozprawiamy. Słuchajcie, opie, ale wiecie, ja robię te szkoły, ja tam po śląsku miał gadać, ale te Buchholce, ja tego nie rozumiem. Te łony górnicze, co to jest? Hop, Buchholz, rzecz, co to jest? Byłem wtedy na wierchu, na rozdzielni, za elektrykorza. Kiedy z was wie, co to jest Buchholz? No, Engel! Psiń, co prawda, Buchholz to jest zabezpieczenie takiego wielkiego transformatora, co go wyłączą, jak się za dużo od niego żądło. A było to wtedy, jak przywieźli w taszy tego takiego asa dyrektora, co otworzył nowo ściana i chciał w ogóle całko Polska zasłuć. Całko Polsko. Widzicie? No, elektryki go przestrzegały, hopy, a on nic, ja szkoły skończył, ja wiem, co robię, nie będziecie się wstyrkać do mnie. No i się zaczło. A dlaczego nie ma prądu na dole? Prądu też nie ma na wentylatorach, ani na maszynach wyciągowych. No wyleciał transformator, co zasilo sekcjo, co zasililo, no ten, dół. Natychmiast załączyć i znaleźć mi winnego. Natychmiast się nie do. To musi trochę potrwać, bo musimy zrobić przełączenie i się zasilić z drugiego systemu. Ach. Czepnął słuchawką. Na pewno zaraz tutaj przyleci. Posłuchajcie, zabezpieczcie pierwszy system. Drugi przyrychtujcie do przełączenia. Puszczymy wentylatory. A już tam dzwonia. Jo, już tam dzwonia. Systemy już są przełączone. Zarazki puszczone. Wentylatory. Jak mogło mi dojść, że zabrakło mi prądu podczas wydobycia? Jak? Normalnie. Buchholz wyłączył transformator, bo to trzeba ciążyć. To dzwonić mi tego Buchholza, skurczybyka. Wypierdzielę go za drzwi. Ale, panie dyrektorze, Buchholz to jest... Nawet gdyby był synem pierwszego sekretarza. Wypierdzielę go z premii, wszyscy będziecie i tak, Buchholz, polecicie z kopalni. Włączyć mi to wszystko i wydobycie maruszy. Już jest wszystko przełączone, zaraz i wszystko będzie grało. Już się uruchomiają pole wentylatora. To włączyć mi to i Buchholz, cholera, za bramę. Buchholz, za bramę mi go... Kiedy go? Cholera jasna. Jak długo jeszcze będę czekał? Już niedługo, panie dyrektorze.
bo za chwilę załączymy i wentylatory, i maszyny wyciągowe, no czekamy na potwierdzenie. Wczoraj żeś pan też pieprzył, że mamy słabe jakości węgla, dlatego nie ma pary. 50 lat żyję na świecie i pierwszy raz słyszę, że prąd się robi z pary, cholery jasne. A teraz? Załączyli się wentylatory! Wreszcie mogę jechać ze światem! My załączyliśmy! Wy? Wy tego buchalca zabrałem i wypieprzyć, a wam wszystkim po premii by! Cholery by jedne! Cholery by jedne! Cholery się z wami dostać! Wy? Wy? Na kwiatuszki! Hodują, a wy 3 miesiące bez premii! Kierownik, ja będę z tą premią teraz. Nic się nie starej! Napiszemy pora szychtu we niedziela i wejdziemy na swoje. Jest no jeden problem. I to wielki. Co to będzie, jeśli się okorze, że na grubie rychtig jakiś buchol zrobi? No, to jednak Engel robił. Ale wytłumaczyć mu się nie dali. Przylazi rano do roboty, znaczek zablokowany, papiory do ręki mu dali, strażnik za brama go wykludził i tyle. Nikaj biedok nie mógł roboty chycić, nikaj żadny nie mógł znosić nawet za marne pieniądze, bo ten pieroński dyrektor Gorol zaklęty tak wszystko porychtował, że go nikaj do roboty przyjąć nie chcieli. No ale jako że miał nazwisko Buchholz, udało mu się uciec do Niemiec, no i dzięki temu nazwisku i robota dostał fajno, no i żył se, nie tak jak my tutaj. To się weznamy po sztabcie, czy można? To, że se weznamy, a wy hopy. Nie, hopie, mnie wystarczy piwo, by mnie jeszcze staro poczuło. Ja też dziękuję, ale tego styknie. A moi, byłoby dziwne, jakby czyjś by do domu przyszedł. Nie, ja nie wiem. Ja to, że mu dojść. Pięknie, 2,50. Zamawialiście tego żoła, no to mocie. Ja stawię tutaj. Mocie. Ale widzisz tego piska na tym, na tym kieliszku? To jest włos, albo co to jest? Nie, no to jest taka piska do kieli, bo byś go żoła nalotał. No to, widzicie tego? No to brakuje ci kąsek, nie? No nic nie brakuje, ja zaraz mogę mu pokazać, jak ja to zrobię. Tak, o. Ale opie, nie chciał nalewki z twoich pazurów, ciś to tam i doli. Nie no, teraz mocie te lawele byście musieli mieć. Ja nie będę swoją dyskutyrową z tobą, będę dał ciś opie doli, bo nie będę płacił za to. I poślij sam tamodo, a nie tych, ci godą, że ciebie tu nie chce widzieć. No to mocie teraz i nie chcę słyszeć żadnych reklamacji. Ja chcę wiedzieć, że ta gorzoła, wiesz, a nie ta woda. Tu na pewno jest gorzoła, nie chcę słyszeć żadnych reklamacji. No ty i wiesz jak kumpel mi godo, żeby baba po nim nie ryczała. Dziękujemy. Proszę. Bóg zapłać. Wiesz jak, panu, jak ty to robisz, przyłazisz do domu o żarty, a twoja cię wpuszczą do domu. Seblekom się do naga, łachy pakuje w kulka, klupia, drzwi się otwierają, i o te łachy wciepia. Baba się wstydzi, że je przed chałupą po nagu, bierę mnie do chałupy, zabiorę drzwi i już nie mam larma. Ty kumpel mi go do jota tej zrobia. Ja też tak zrobię. Za tydzień go spotykam, godem zrobił żeś jak ja. I co? Sebryk rzekł się do naga, klupia do drzwi, łachy wciepuja, drzwi się zabarły i autobus pojechał. Dobre, nie?
Ty, ja ci powiem historię. Ja to był kunda, to był kunda, ty, to był kunda. Kumpla w podstawówce, wiesz, ginał jak ty. Ja mu na matmie powiedział widz, a mu się na poloku z niego śmiał. Wy o tych Buchholcach, o tych tam, tych, nie wiem, jak to jest tam, kopalnia gruba, ale ja mu powiem tak. Byłem w tym multi, coś tam, multikinie. No. Ani nie zaparkujesz, ani tak, popie. Szlaban, bilet, 3 złote, ale to jeszcze nic. Włazisz do środka, kiedyś to było tak. Kupiłeś bilet, nie? Wlożesz, siadasz, patrzysz. Ja. I królika jeszcze przed tym lecia. A, królika. A bileterka czy bilet? A teraz tak, kupujesz bilet ja. I szukasz się potem kajto w tej kiedy izbie. To grają, bo tu grają coś dla dzieci, taki kosmos. W Pierunie ją stary śludu. To takie kina są. A, chłopie, a to jeszcze nic. Włazisz, ja. To wszyscy tak. Dwa kible, to się myślisz, hopie, jaki pożar, nie, jak je... Haźle. No nie, kible, nie, gorol, kibel to jest kibel, nie? Jeden kibel to mają takie pasza, takie pieleństwo, jak to się nazywa? Popcorn. Popcorn. A w drugim kiblu to mają te Coca-Cola, albo tak inne kole, nie? I tak, siedzi taki, paszą jeden, jeden żerę, w drugim ciągnie ta kola, potem co chwila idzie loć, no mam wypił kibel. Co wiecie, pijecie piwo, to wiecie co to jest. No co z takiego filmu wiesz potem? Ja nic nie wiem, bo było ze 20, a może ze 30 albo 40 reklamy, to się już wylos, bo jak dość. I nie wiem o czym mu ten film. Hopy, pamiętacie, jak to było? Jak my wtedy harowali. Ty widziałeś, robotny się znalazł. Kurde byle. Czy nie warto się zastanowić, żeby jeszcze coś zrobić? Godą ci. Warto coś zrobić. Bo z ciebie jest taki robotnik jak z tych partyjoków, co to te niedziele czynu partyjnego robili. Ja. Ja to dobrze hopie widział, ja się przyglądał im z okna, nie? To ja wiem, co to byli hopie za robotniki. Ale tu będzie roboty. Roboty dużo być. Bardzo dużo roboty. Bo tutaj i ławka, i ta trawa musi być wykoszona. No myślę, że na czynie to wszystko będzie zrobione. Pięknie tą wiatę pomalować. Tak być powinno. Możemy wracać. Co to są za ludzie? To są synek przedstawiciele kierowniczej siły narodu. Aha. A co oni będą robić? Oni idą grabić Śląsk. Co? Uciekaj, uciekaj, bo do kościoła nie zdążysz. Już idę. Kajerzuk ze sprzętem. Jeszcze ludzie do kościoła pójdą, nie? No kuźwa, ile idzie czekać? Ja nie wiem. Jaki dostaną opieprz. Hopie, ale filuj, śniadania żeś nie jadł. Zrobi się, zrobi się. Pomału. Sekretarz przyjedzie, on tu może zaraz być. To ładnie. Roboty sporo. Witajcie. Witajcie.
Jak roboty dużo robicie, to dobrze. Kurzycie też? Nie, sekretarzu, nie kurzę. To bardzo dobrze, to będziecie więcej robili. No bo tu roboty dużo i wykosić trzeba, no, ta cała wiata porobić tutaj i pomalować. Jak tutaj siedzenie zrobimy dla wszystkich, to i będzie dobrze w tym naszym czynie. Egzekutywa będzie zadowolona z was, także myślę, że będzie wszystko w porządku. Uchwalę ojczyzny. Witam towarzysza. A witam gorąco, witam. Towarzyszu, witam. Praca idzie, widzę, praca. Oczywiście, co prawda, no, pogoda nie ta. Ha. Ale chęć jest. Jest. Uchwalę ojczyzny. To jest najważniejsze. Egzekutywa będzie zadowolona z tego, co się tu dzieje. Przekażę to oczywiście w komitecie. Wszystko i powinno być dobrze. Jak koledzy przyjadą, będą mieli na czym usiąść. Mogę zagwarantować, że po prostu będzie pięknie. Ławeczkę zrobimy. Po prostu każdy towarzysz z przyjemnością będzie sobie mógł tutaj odpocząć. No to czyn, myślę. Myślę, że to będzie najlepsza powiata, wiata w powiecie. Najlepsza w powiecie, no dobrze, dobrze, dobrze. A dobrze. Ty co, filuj! Już. Dobra. No. Tu jeszcze co? Tu! Towarzyszu, że dobrze kierujecie tu tą pracą. Partia takich ludzi potrzebuje. Trochę mnie niepokoi, że nie ma jakiegoś elementu chorągwi, czy przykładowo transparentu z napisem. Ja wiem, że teraz nie ma. Niech się towarzysz nie martwi. Ludzie szli do kościoła. Sztandar był. Flaga była. To ładnie, to ładnie. To bardzo ładnie. A tak, jeszcze prywatnie. Wy należycie pod okręgę, bo tam towarzysza Szewczyka. Tak! Jak się, bardzo dobrze z sekretarzem Szewczykiem znamy. Takie małe pytanie mam, czy tam jakieś wiatereczko farby by się nie znalazło na boku, bo parkanik mam do pomalowania, działeczkę dostałem taką jakiś małą, z pędzelkiem. Pędzelkiem, tak. Jeszcze coś? Jedna. Jedno może to starczy. Dwa pędzelki dam. Dwa pędzelki. No, oczywiście na egzekutywie w poniedziałek docenię wasze starania. Towarzyszu kierowco, pozwólcie tutaj na chwilę. Towarzyszu kierowco, pozwólcie. Słuchaj, no. Weźmiecie Żuka. Ja. Pojedziecie do parku, no. Koło Muszle. Tam stoją nowe ławki. Ja. Jedna za koście. Ja. Przywieziecie tutaj. Dobra. A tego i tak nie będzie widać. Lecieć będę. Ach, ciężko. Ja, weź to. Kuźwa, no. Thank you.
Podejdź na ławkę. Niech sekretarz myśli, że mnie tu pomalowali. Dobra. Widzicie, towarzyszu kierowco, jak jedność i siła buduje. Buduje partię, buduje cały komitet. To przyszłość dla ludzi. Ten przystanek to prawdziwa, patriotyczna i partyjna przystań. Coś pięknego. Chopy, pamiętacie jak to było? My harowali, potem magazyny próżne i zajmieli robota. Zaopatrzeniowcy. Zaopatrzeniowcy, no jasne. Zaopatrzyć taki magazyn za następną niedzielę czynu partyjnego. No tak to było, nie? Ty, ten sekretarz, to on pitnął do Niemiec w 89 roku, jak pamiętam. Ale już jest nazód. Chopie, on się nawrócił. I on go nawet widział, jak za szafarza komunio dowo tym pierdolą. To są pierdolą, to są pierdolą. No to szpyt, jak postaw też kurum 7 dni. 7 dni się zawsze mogę. No to siódmy. Tu bardzo nie można. Godać. I co tam cię słychać? Starobieda, jakoś nie chcą kupować tych gorzoły. Nie chcą. Nie chcą. No bo biedni ludzie, wiesz, biedni ludzie. Wszyscy na kreska kupują. To Jorga, cię tak przyglądam, no siedzisz i nos można kwinta. Coś cię gryzie. Tam mam przesmolone chałupie, bo się spowadził z teściową. Powiedział ich, że cygani. No bo tak, Godo, wiesz, my już, znaczy ona Godo sobie, nie? Ja już tam długo nie będę żyć. Godo, ona jeszcze na kolej. 40 lat już ta Godo, że... A skąd to masz ta szwigermuter? Z daleka. A na jakim kolei? I cygani, nie? No bo jak Godo, jak ja powiem, że on chyba długo nie będę żył, no to nie będę długo żył, nie? I Godo jeszcze... Żeby ją pochować kaś, nie wiem, w piętrowym grobie, dlatego nie rozumia i się wnerwił tam. Za dużo powiedział tam. No ale ja słyszał przed tym, że chciała być skremowaną. A można i tak, i też tam powiedział, że lepiej aby ją co zeżarło, to by był w ogóle święty spokój. No się śmiejcie, ja. To jest śmieszne. Ja ci radzę. Idź ja? Do domu, wiesz? Na obiad, normalnie wytrzymaj, a potem weź zaproś ją do zoo. Nie masz czasem ty... Nie. Do tego... Tym biednym niedźwiedziom i zwierzętom tego nie będę robił. Powiedz, no, jak to tam jestem twoim zięciem Gorolem? Pamiętasz, jak przyjeżdżali sam, nie? We Wólcach mieszkali, z jakiejś kozi wolki przyjechał, ale grzebień, lusterko, w zadnikach. Bo się grzebień musiał wrazić. No, wiesz, zbała, mucił mi cera, rozumiesz, ale fajny chłop, załatwił mu robota u mnie na oddziale, no jeszcze z dwoma kumplami, nie? No i kiedyś przychodzimy na oddział, a tu cicho. Hopi! Co jest? Co sam tak cicho? Edka zabiło! Kurwa noga! Dopiero co się przyjął.
kap się w kabocie mu zegarek. Trzeba będzie babie oddać. Kurwa, dopiero się ożenił, bo baba mu w ciąży. Ty, na ryby my się umówiali w sobotę. Sztygarowiec, jak doszło do tego wypadku? Panie dyrektorze, zgodnie z raportem z nocnej zmiany, przedłużali przenośnik z grzebłowy grot. Jako że skrócono i czas roboty o połowę, pomógł się silnikiem. Podepli łańcuch, no i oraz cały napęd szarpło i przycisło chłopa, co akurat przechodził. Ale to w takim razie jest winien sam poszkodowany. Prawda, a po co tam chodzi? No ja nie wiem, czy są poszkodowani. Ta ręka w zeszłym tygodniu ściskała rękę ministra. Minister gratulował mi. Obywatel minister chwalił za wyniki produkcyjne i za osiągnięcia w dziedzinie BHP. A teraz mamy 100% wzrost wypadkowości. Jak ministrowi spojrzę w oczy? A na sąsiedniej kopalni mają 50% spadku wypadkowości. Dyrektor będzie dźwigał teraz głowę do góry, a ja co? A ja co? No ale w zeszłym roku u nich zabiło 12 ludzi. A w tym roku 6. Ale cicho tam, co wy tam czujecie? No tak, to mają o 50% spadek, no. Sami to widzicie. Dlatego cały dozór, 0% premii przez 3 miesiące, a sztygara zmiarowego na przeróbkę. Koniec. Opie ci powiem, że w tym roku to był jedyny śmiertelny wypadek na dole. A w zeszłym roku ani jednego. Toż wiesz, polecimy po leku. No trzeba by było, bo moja wykościel ostatnio stoi, muszę z nią razem wyleźć. No ja toż... Pierskopy! Ale, moment, wiesz co? Wypij się to ty, bo można ją jeszcze dzisiaj pojada do zoo. A ja nie jadę. Ale bo pomyślowo, pan to włożył. Przyjdźcie się, łapy. Zaczynamy teściowo. Na zdrowie. Zobaczymy, nie? Trzymajcie się. Chłopie, ja poznał dość dobrze tego dyrektora. Wywoził go osobiście z Gruby. To było za pierwszej Solidarności. Strajkowali my, już nie wiem o co, bo wtedy wszyscy strajkowali, a Kerryś nachytać musiał. To coś to robił, za szofera? Nie, wiózł go na karze. To z tego wynikło jedne, żeś tego pieruna obronił przed gniewem mas pracujących? No myślę, że go obronił. Przed tym gniewem mas pracujących, bo mogli go do szybów wciepać i wiesz, jaki byłby problem go stamtąd wyciągnąć. Ale ciekawe, co on teraz robi, ten dyrektor. Zniknął tak naraz. Ty, ja słyszę, że on wszystko prywatyzuje. I prywatyzuje się do swojej prywatnej kapsy. I ten pierun ma szansa być ministrem. No, to całkiem możliwe, wiesz. Jak to tam było w tej Warszawie? Słyszę, że tam była haja pierunowo. A my tam w żadnej haji udziału nie brali, bo odjechały nas autobusy, a my dzień prędzej z Albertem jechali do jednego chłopa, co miał popsute jaja.
Co to za chłop z zepsutymi jajcami, ty? Od kury ty cepie. Od kury. A na co mu były te jajca? Na co? Na Sejm ciepać i na ministru. Aha, tak to było. Opie, my tam przyjechali za późno trochę, wiesz, wyleźli my z pociągu, to już było po haju. Tych gliniorzy wszystkich z tymi tarczami za kopie zaciśli tam pod ten płot, no było po wszystkim jakby, te my po tym, z tymi jajcami po tej Warszawie łazili, my nie wiedzieli co z tym zrobić, opie, pełno jajce, pełno tasza jajców, kuźwa, a to już po haju wszystko, a opie, a ja ani się opie, a ja się to wspomnę teraz, wiesz. Patrz, choćby u nas na grubie, nie? Schody, ale te gelendry rubowe. Tego jeszcze nie widziałem. Ja już słyszę o rubowej schody, ale gelendry. Słuchaj, ciekawe co to jest takie wiele ten budynek. Nie wiem, ale będzie się trzeba kogoś spytać, wiesz? Te idzie jakiś warszawiuk, zaraz się spytu mi. Halo, proszę pana, przepraszam najmocniej, przepraszam. Panie, co to jest za dom? To? No? To jest więzienie dla Hanysów. No ja... Bo na Goroli by mógł być za mały. Ty widziałeś go, co on to nam powiedział. No skurczymyka wyszło do goni. Czy pójdź? No poszło, już gonimy. Uciek, skurgozy, jak uciek. No ale Jota Haja widział w telewizorze i było na co patrzeć. Dobre, słuchajcie tych warszawioków. Albert Gorej dali, co to z tym twoim zięciem? Ja, zięć mój. Wtedy, co to Edka zabiło, to żigoł jak kot. Jemu dopiero musiał powiedzieć, że nad ciałem się Rzyko, a nie Żigo. A bo zresztą, Ania, pozbieraj to. Ja, panno Anio. Co z tym twoim wzięciem? Co on teraz robi, jak już naszej gruby nie ma? Nie ma sprawy, chłopie, jak chcecie słuchać. Dali fedruje. Faktycznie, czwarta. Teraz chłopcy przyjadą. Wczorajsze. Ktoś tu się bez humoru chyba obudził. Kawy bym się napił. Włożę ci kanapki do torby.
A jaka was skarpie? Dzięki. No i co, o której dzisiaj będziesz? Jak zawsze, o 16. A gdzie są moje kanapki? Przecież już dawno ci je do torby włożyłam. Aha, okej. No są już wreszcie. Kończ już pić tą kawę. No. Okej, idę. Gdzie jest torba moja? No to cześć. Cześć wam. Cześć. Ja, ty będziesz znowu spał całą drogę, ja. Jadymy. Teścia. Wczoraj znowu się nawalił. Oczywiście u mnie nocował, nie? No, żeby się, jak to się do teściowej pokaże w takim stanie. Oj no. Już to rytmik wesoło. Znowu zaczyna padać. No nie, kurz tu, chłopie, no normalnie. W aucie. Kurde, znowu do tej roboty. Jak mi się nie chce, ja pierdzielę. Co zrobisz? Trzeba jakoś zarabiać na życie. A ten znowu leje, no. Chodź, bo się do roboty spóźnimy. Że mu się lać zachciało znowu. To trzeba w zębo. Kiedyś to żeśmy mieli blisko do roboty, a teraz już trzeba zapierdzielać tak daleko do tych Czech. Katastrofa.
prowadzę. Idziesz, Maria? Gdzie jest Marek? Poszedł dzisiaj na te zalety swoje, do tej swojej zdenki. O, jest ta babka jego. Gdzie? Tam. Może pójdziemy? Zagadać. Zagadać. Nie są my żadne hahary. Marek wróci nas przy stary. Cześć, chłopacy. Cześć, cześć. To jest moja dziewczyna Zdenka. Ahoj. Mieszka tutaj. Cześć. Ahoj. Niedaleko, po Ostrawie. Zdenka. Paweł, Grzegorz. Jestem ze Strawy. Strawy. My są z Rybnika. Rybnika. A dzisiaj do domu nie jedziesz. Jutro. No, spotkamy się jutro. Dzisiaj zostanę u Zdenki na noc i jutro okay, na szybciej się spotkamy. Dobra. Dobra. No to na razie. Na razie. Trzymajcie się. Na razie. Patrz co z tą pogodą. Rano jedziemy, pada. Teraz znowu słońce. A nie, słońce. I tak w kółko. A i stoję. Tak. Taka ich robota. Darmo zjady. A gorzały. To wszystko. A pa jaka fajna blondyna, ty. Taka fajna. Babcia. No dzięki, na razie. Ten mój zięć, wiesz, Gorol, ale hopie szlak go mu trafić, jak przyjeżdżo i widzi ta swoja zagiżdżono gruba. Hopie, zbieramy się do kościoła, bo opamymy. Kurde, my się zagodali, ty. Ja
Widzisz? Piękne morze, piękne góry, piękne Bieszczady, Mazury. Najpiękniejszy jednak Śląsk, do tych, co pochodzą stąd. Bo tu jest nasz stary dom, tu jest wszystko to, co mam. Tu jest mama, tu jest tata, tu przeżyja swoje lata. Śląsku stary, Śląsku chory, nie pomogą ci doktory, nie pomoże święty Boże, jak ci chalys nie pomoże. Bo tu jest nasz stary dom, tu jest wszystko to, co mam. Tu jest mama, tu jest tata, tu przeżyję swoje lata. No i tak tu se żyjemy. Bo tu jest nasz stary dom, tu jest wszystko to, co mam. Tu jest mama, tu jest tata, tu przeżyję swoje lata. Adysy, nie róbmy złości, żyjmy w zgodzie i w miłości. Jak się wszyscy zebieramy, to chory Śląsk wyleczymy. Bo tu jest nasz stary dom, tu jest wszystko to, co mam. Tu jest mama, tu jest tata, tu przeżyję swoje lata. Bo tu jest nasz stary dom, tu jest wszystko to, co mam. Tu jest mama, tu jest tata, tu przeżyję swoje lata.